Dziewczyny, dlaczego zdecydowałyście się wziąć udział w tym biegu? Jest ciężko, jest mokro, jest brudno, a wy? Lubimy sprawdzać swoje możliwości. Jesteśmy bardzo odważne i aktywne. Dlaczego lubicie sprawdzać swoje możliwości? Co wam to daje? Satysfakcję przede wszystkim. Do przodu mocno! Milenka, z dołem! A jak trasa? Ej, uwaga, bo schodzę! Postanowiliście zorganizować ten event właśnie tutaj. Dlaczego gliwickie hałdy są idealne do tego celu? No, przed znalezieniem tych hałd zrobiliśmy pewien rekonesans tutaj terenów. No, idealnie się tutaj wpasują te hałdy, tak, więc jeżeli chodzi o same hałdy, naprawdę przewyższenia są idealne. Zaraz blisko mamy też zbiorniki wodne. Z każdej strony hałd mamy, jakby to powiedzieć, różne jeziorka, bagna, no oczywiście do wykorzystania dla biegu. Pogoda jest optymalna dla tego typu zawodów, jest w sumie koniec października, a jest bardzo ciepło i słonecznie. No tak, akurat tak się trafiło, że przez cały tydzień nam teraz padało podczas robienia tej trasy, co nie za bardzo nam ułatwiło, ale faktycznie dzisiaj jest idealnie, jest po prostu idealnie, jest piękna pogoda, zawodnicy w tym momencie nie marzną, no i no jest super. Dawaj, dawaj. Ciężko. Ale wspaniale. Ale żyjecie. Świetnie, świetnie. Fenomenalne uczucie. Uwielbiam tego typu biegi. Trzeba się wespiąć w górę. Dawaj, dawaj! Jak pójdziecie wszyscy razem, nie będzie ulgi, będzie jeszcze mocniej. No to trzeba wziąć i rzucać w nich tymi. Warto go polecić dla zdrowia, dla sportu, dla samego siebie. Przede wszystkim to jest wyzwanie. Ktoś sobie stawia jakiś cel i nagle przechodzi go. Także naprawdę jest bardzo warto, każdemu polecamy. Także sprawdzić własne słabości, pokonać je przede wszystkim. Tak, to są naprawdę emocje niesamowite. Są lęki, gdzie ludzie się czegoś boją i nagle pokonują przeszkodę. Jest naprawdę warto, prawdziwa szkoła. Dziewczyny, jak wrażenia po biegu? Bardzo ciężko, bardzo długa trasa i ciężko. Co było najcięższe? Wszystko, głaz, on ważył 3 tony. Boże, ciężko. Jakieś kontuzje? Troszeczkę zadrapania, ślizgawka była genialna, szybka, długa, super. Popieszczone prądem trochę. Właśnie, popieściło nas prądem, to kopało naprawdę. Mówili, że nie kopi, ale tak pokopało. Masakra. Ale mimo wszystko styrane, ale szczęśliwe. Biegniemy jeszcze raz. Przebiegłam dzięki Bacie. I pomagały się sobie wzajemnie. A Bata mi bardzo, bardzo. Dziękujemy, super było. Zachęcamy wszystkich. Ratownik górniczy. Ratownik górniczy? Tak jest, oboje. Także klimaty, drabinki górnicze, albo wszystko inne mamy. Dobra, to teraz o tym powiemy. Co was motywowało do wzięcia udziału w tym biegu? A przede wszystkim wyzwania, które nam da życie. Tutaj jest to naprawdę coś pięknego, można się niesamowicie sprawdzić. No i przede wszystkim niesamowita atmosfera. I trzeba mieć trochę chory umysł, żeby faktycznie startować w takich pięknych zawodach. Jak wygląda ta atmosfera na trasie? Czy to jest zacięta rywalizacja? Pomoc? Jest gorąco, każdy każdemu pomaga. Jest super naprawdę.
Nie ma przeszkody nie do pokonania. Wszyscy razem biegniemy, jeden drugiemu pomaga. Chodź o dobrą zabawę. Macie koszulki ratowników górniczych, co to oznacza? No jesteśmy z zawodu ratownikami górniczymi na kopalni Sośnica. Tematy górnicze z przeszkodami mamy zaznajomione, drabinki górnicze, lodowe, bo również na dole jest różna atmosfera, ale jest moc, no przynajmniej wiemy, że możemy się sprawdzać raz do roku na pewno. Jesteście u siebie, ta atmosfera, ten klimat, ten teren wam pomaga i jest jak najbardziej pomocny. Nie ma znaczenia, gdzie to jest tak naprawdę, bo ludzie, którzy tu przyjeżdżają, są niesamowicie. Jest naprawdę fantastyczna atmosfera. Spójrzcie tylko tutaj, co się dzieje na mecie. Każdy każdemu pomaga, każdy każdemu gratuluje. Jest naprawdę super. Jakieś plany na przyszłość? Też chcecie brać udział dalej w takich biegach? Oczywiście. Jutro finał. W przyszłym roku wszystkie trzy. Rekord ponownie, klasik ponownie i w przyszłym roku zaczynamy jeszcze hardcora. Ogarniemy na 100%. Powodzenia w takim razie. Dzięki panowie. Dzięki wielkie. Na razie.